Marchewka, czy ona jest afrodyzjakiem? No wygląd jest afrodyzyjny, jednoznaczny, nie będę tłumaczyć, co przypomina. Macham tym i macham, i to trochę nieprzyzwoite, więc położę to na desce i zacznę po prostu obierać. Powiem szczerze, że marchewka naturalnie od wielu wieków spełniała rolę, szczególnie w zakonach, czego nie powinnam mówić, naturalnego wibratora, tylko że wibracje powodowały ręce, a nie żadna maszynka. Tak a propos wibratorów, to nie jestem za nimi, bo uważam, że dlatego jest tak dużo rozwodów w Stanach Zjednoczonych, też kobiety przyzwyczajone są do tej mechanicznej przyjemności i nigdy później mężczyzna za tym nie nadąża. Czyli zawsze jest w tyle, czyli one są same, a oni sfrustrowani. W związku z tym